Szanowni Państwo, ja zanim zacznę swoją prezentację, to chciałbym powiedzieć, że troszeczkę to jest taka dywersja, ponieważ nie będę mówił w żaden sposób na temat krajobrazowej metody jako takiej, która jest kojarzona przez niektórych z metodą JARC-WAC profesora Bogdanowskiego, jednostek architektoniczno-krajobrazowych, czy też wnętrz architektoniczno-krajobrazowych. A ponieważ jestem fenomenologiem przestrzeni, więc będzie to kontekst taki, który będzie pokazywał krajobraz jako pewną wartość zintegrowaną, jako pewien proces, zgodnie z definicją Krosgrove'a, który mówi, że jest to raczej właśnie proces, a nie pewien naoczny, wizualny efekt, czy też jakby pewien wizualny efekt przestrzeni. Jeszcze jedna uwaga, ponieważ ja będę mówił na temat tego, iż bardzo dobrze, że jeszcze nie mamy takich doświadczeń, jeśli chodzi o rewitalizację obszarów wiejskich, bo jeszcze nie zostało zepsute tyle, ile się stało w przypadku rewitalizacji miast, bo ten chaos, jaki jest w tej chwili, jeśli chodzi o nazewnictwo i o sposoby działania, może się okazać nie do ogarnięcia. Zresztą to też było i słychać podczas naszych wczorajszych, dzisiejszych obrad. I jeszcze jedna uwaga w kierunku Ministerstwa Rozwoju. Macie taki fajny, duży wór pod tytułem Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju. Tam jest coś takiego jak Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego. Warto byłoby to wyciągnąć i wdrożyć, bo to jest rzecz, która właśnie jakby no nie została zrobiona, a właśnie ta kompetencja społeczna, której nam brakuje, tam się znajduje i ona jest gotowa do tego, żeby ją... No, tamta władza tego nie zrobiła w ramach dobrej zmiany do dzieła. Ktoś to tak powiedział. Proszę Państwa, chciałbym takie motto zastosować tutaj do swojej wypowiedzi. Tylko społeczność, która krajobrazowi kulturowemu jako całości nada rangę wspólnego dobra i uczyni go przedmiotem zbiorowej wiedzy, aktywności i odpowiedzialności, ma szansę skutecznie i bezpiecznie kierować jego przeobrażeniami. Jednym słowem, jeśli nie wyedukujemy społeczności lokalnej, która musi poznać przestrzeń, w której żyje, przestrzeń, o której zapomniała, przestrzeń, która jest coraz bardziej modernizowana i zatraca swoją właśnie krajobrazową wartość, no to nie będzie mowy o tym, abyśmy mogli cokolwiek z tą rewitalizacją obszarów wiejskich zrobić. Jednym słowem edukacja. Ja po prostu będę epatował obrazkami i komentarzami. Proszę Państwa, to jest przykład właśnie takiej edukacji poprzez działanie. Miejsce po dawnym średniowiecznym kościele, cmentarzu, do niedawna miejsce zbiórki lokalnych pijaczków. W tej chwili jest to miejsce, które zostało oczyszczone. Odsłoniliśmy fundamenty pomnika pierwszowojennego, na którym były nazwiska poległych w I wojnie światowej mieszkańców Brzydowa. Postawiliśmy ten kamień wygrzebany z krzaków. Dzieci posadziły krzewy, ogarnęliśmy ten teren. Została również postawiona tablica z określeniem tego miejsca, z jego ważnością, żeby młodzież wiedziała i potem również ich rodzice, co to jest na wsi, jak ważne było to miejsce we wsi i co powinno w ogóle odgrywać, jaką powinno funkcję odgrywać w przestrzeni wiejskiej. Przy okazji dowiedziały się dzieci, do jakiej kategorii wsi, jeśli chodzi o układ przestrzenny, należy Brzydowo. Jednym słowem, działalność edukacyjna od podstaw. No i przejdźmy już do tych wzgórz dylewskich, które są w tytule. Tak to wygląda, proszę Państwa, jeśli chodzi o ukształtowanie wzgórz dylewskich. Starsi zapewne ze szkół pamiętają. Najwyższe wzniesienie w północno-wschodniej Polsce. Góra Dylewska, 312 metrów nad poziomem morza. Także to mniej więcej lokalizuje ten obszar. Na południe od Ostródy, bardzo urokliwe, krajobrazowo bardzo urzeźbione geologicznie i geomorfologicznie miejsce. Także coraz bardziej niestety anektowane przez przybyszy z Polski. Wykupują kawałki gruntu, stawiają swoje chałupki wygrodzone, które no, uniemożliwiają swobodne przemieszczanie się po tym terenie. Po prostu psują tę przestrzeń normalnie w świecie. Ja w swoim działaniu, które ma charakter i akademicki, ale również sprawczy, wziąłem pod uwagę przestrzeń zawartą między dwiema miejscowościami, mianowicie miejscowością Hasenberg, czyli dzisiejsze Zajączki,
i miejscowością Marienfelde, czy dzisiejsze Glasnoty. Obszar, który w przeszłości od średniowiecza łączyło jedno i do dnia dzisiejszego łączy, rzeka Gizela, rzeka graniczna od pradziejów i do dnia dzisiejszego, bo dzieli dwa powiaty, ostrucki i łabski. I potem również na początku wieku XX, w 1910 roku, te miejscowości połączyła linia kolejowa tranzytowa z Samborowa do Turzy Wielkiej. Miejscowości, które mają charakter no, pewnych strategicznych dla myśli o tym, aby wyedukować, a jednocześnie wdrożyć pewne procedury do ochrony. Ochrony myśl rozumiane jako kształtowanie, dynamiczne kształtowanie tej przestrzeni, która została zupełnie zapomniana i wyparta. Nie tylko z pamięci i z myślenia mieszkańców, ale również, a może przede wszystkim władz. No, takim symbolem bardzo istotnym i właściwie takim, no, którym się chwalą wszyscy, za chwilę runie, chociaż może nie, bo władze gminne złożyły wniosek o pieniądze i być może będzie on wyremontowany. Taki właśnie wiadukt na tej trasie kolejowej, nieistniejącej od 1945 roku, dawna droga do Młyna na Gizeli. No i coś, co jest źródłem wiedzy, czyli po prostu wiedzy tej stykającej się na tej przestrzeni realnej, przestrzeni mitycznej, płaczący kamień, przypominający trochę chrzcielnicę, a z drugiej strony kamień sakralny dawnych mieszkańców tej ziemi, Prusów, Sasinów. I w ten sposób doszliśmy do sfery tej centralnej, czyli do tego, powiedziałbym, centrum strategicznego, do Centrum Kultury Pamięci w Glasnotach. Ja za profesorem Kowickim nazywam to współczesną agorą, bo faktycznie ma być to miejsce, które ma służyć myśleniu o miejscowościach, o ich powiązaniach, o poszczególnych obszarach krajobrazowych, jako o tym zaczynie, który ma wybudzać w mieszkańcach Wzgórz Dylewskich potrzebę współdecydowania, ale po prostu musi być wiedza, prawda? Bo za wiedzą idzie pewna kompetencja, pewne partnerstwo, które potem przestaje ciążyć, a staje się instrumentem do współkreacji. I Glasnoty, no tutaj taki trochę malarski obrazek, właśnie ten kościół, który Państwo widzicie w tej otulinie na stoku Doliny Gizeli, ma być centrum zarządczym. To jest pusty kościół w tej chwili, ewangelicko-metodystyczny, który ma być siedzibą Centrum Kultury Pamięci w Glasnotach. Cała działalność nasza zaczęła się w 2014 roku. Podjęliśmy taki wysiłek, aby zgromadzić w listopadzie 2014 roku mieszkańców i gości, ponieważ no, Wzgórza Dylewskie to również i SPA Wzgórza Dylewskie Ireny Eris, zatem i przybyszy z Warszawy, aby ich zainteresować nie tylko tym, aby się taplać w błotku i masować, ale również zobaczyć, co jest jeszcze na zewnątrz tego ośrodka. Zaprosiliśmy ich na takie spotkanie. Przybyło bardzo dużo ludzi, kościół się właściwie, no, w kościele się wszyscy nie mieścili, na zewnątrz ludzie stali po to, żeby zainteresować całą problematyką. Było kilka prezentacji, był mały koncert, ale to nie było incydentalne. Od tego momentu tak naprawdę dwie osoby, to znaczy moja koleżanka Alicja Szarzyńska, kierownik Centrum Edukacji Ekologicznej z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i ja, reprezentując w tym momencie pracownię aktywności obywatelskiej dokumentacji dziedzictwa w Ostródzie, podjęliśmy dalsze działania. Zaczęliśmy od ustanowienia pewnego symbolu uniwersalnego, który jakby nawiązywał do historii, do przeszłości tej najdawniejszej. Stworzyliśmy krąg wspólnoty kultur, nawiązując do tej uniwersalnej idei pradziejowych kręgów celtyckich i celtyckich i gockich, germańskich na tym terenie. W centrum ustawiliśmy menhir, na którym zostały wykute, zintegrowane dwa wizerunki bab pruskich, takich symboli granicznych. W 2015 roku zorganizowaliśmy takie działanie polegające na społecznym udostępnieniu kręgu wspólnoty kultur. Nie na otwarciu, nie na przecięciu sęgi, tylko symboliczne wejście w obszar kręgu dawało jakby pewien symboliczny wstęp do tego, aby myśleć o sobie jako o uczestnikach pewnego procesu poznawania i twórczego kształtowania wsi i przestrzeni między wsiami.
I tutaj takie pole obrzędowe powstało. Widoczne są fundamenty dawnej szkoły, które również będziemy wykorzystywać w swoich działaniach. Zaczęła się dalsza akcja dotycząca bardziej takiego, powiedziałbym, mitycznego wytwarzania przestrzeni, czyli pokazywania, co jest pomiędzy toposem a mnemotoposem, czyli pomiędzy tym realnym miejscem, a tym, co zawarte jest w różnego rodzaju opowieściach, co jest zawarte również w wiedzy historycznej na temat tych miejscowości. Stworzyliśmy coś, co nazwaliśmy Genius Loci Glasnost, czyli Dolinę Rzeki Giseli, owej wiecznej granicznej rzeki. Zaprosiliśmy w tym roku artystów, malarzy na plener malarski, jak również na plener rzeźbiarski. Przybyło 17 malarzy, 10 rzeźbiarzy z całej Polski. Gościliśmy ich w lipcu, wykonali swoje dzieła, stworzyli coś, co nazwaliśmy gliptoteką glasnocką, czyli po prostu też nawiązaniem do antycznego wzorca takiej galerii rzeźb, która też i nawiązuje do pewnych wzorców skandynawskich, ponieważ chcieliśmy również tutaj dać poczuć, że głazy, które ukształtowały tę geologię i geomorfologię wzgórz Dylewskich, przyszły ze Skandynawii. Również pojawiły się nowe wątki mityczne, tak zwana Góra Zmrocz. Ludzie w ogóle nie wiedzieli o tym, że jest takie ważne miejsce, które posiada bardzo głęboką historię związaną z tymi miejscami. Odbył się wernisaż malarski, odbył się również wernisaż rzeźbiarski. Wydane zostały publikacje edukacyjne. Dwie książki i 4 foldery, które w sposób bardzo taki interaktywny pokazują ważność, powodując pewne też być może dyskusje, tezy postawione w tych książkach po to, żeby ludzie mogli się z tym zapoznać. Ustawiona została w Dolinie Giseli między kręgiem kamiennym a jedną z rzeźb, tak zwana ławeczka mediacyjna, która z jednej strony jest taką wartością kontemplacyjną, a z drugiej strony jest swego rodzaju portalem mediacyjnym, takim filozoficznym, która ma zwracać uwagę na zintegrowany charakter przestrzeni kulturowej i przestrzeni przyrodniczej. Właśnie na te głazy, one leżały w tym miejscu i rzeźbiarz po prostu je zintegrował poprzez wykucie w nich kręgu koła, które połączyło te kamienie. Quinzige to jest heideggerowskie pojęcie, od kein nützlich, od coś zbędnego, mało ważnego. Czyli właśnie poprzez odwołanie się do tej wartości niezauważalnej, mało wartościowej, chodzi o to, żeby odnaleźć tę wartość, która decyduje o potencjale wzgórz Dylewskich i o tym, że społeczeństwo, mieszkańcy mają poczuć wartość podstawową do tego, aby stać się partnerami w tej dyskusji. I to się sprawdza. Ci ludzie zaczynają być coraz bardziej aktywni. Ja serdecznie zapraszam Państwa na Wzgórza Dylewskie, bo oprócz tego, że atrakcyjnie turystycznie, to również niezwykły potencjał i doświadczenie na pewno budujące. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.